Wybierając pastę do zębów, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na stan jamy ustnej. Każdego pacjenta będzie potrzebny jakiś inny skład pasty, bo każdy pacjent ma inne problemy zdrowotne. Na zdrowie jamy ustnej na pewno wpływają fluorek sodu, fluorek wapnia, aminofluorki. Często też w pastach do zębów są pasty z zawartości wapnia, hydroksyapatytu czy azotanu potasu. Są też jakieś pasty z witaminami, także na pewno to będzie miało duże znaczenie dla zdrowia jamy ustnej. Zdrowotne pasty możemy kupić w ogólnie dostępnych sklepach, aczkolwiek są też produkty takie stricte apteczne i myślę, że tych takich już produktów czysto leczniczych ze zwiększoną zawartością składników na przykład fluoru, pacjenci nie powinni sami podejmować takich decyzji, dlatego że one po prostu mogą zaszkodzić. Tym składnikiem pasty wybielającej są krzemionki o takich właściwościach abrazyjnych, czyli ściernych, które mają za zadanie usuwać mechaniczne powierzchniowe osady z zębów. W pastach takich wybielających znajdziemy również węgiel aktywny, sól morską, glinkę białą czy sodę oczyszczoną. Na pewno ten efekt wybielania nie będzie tak bardzo spektakularny jak gabinetowy, ale można spróbować w połączeniu z jakimś takim wybielaniem gabinetowym, później jako takie podtrzymanie efektu wybielania na pewno warto.